Mapa wskazuje na wielkie drzewo, chyba, albo... O, to pewnie tu. No dobrze, ale gdzie jest Charlie? Hola, amigos! Feliz Navidad! Chodźcie na górę, impreza w środku! Nie dam rady się wyżej wspiąć. Pomocy? Jesteście! Charlie, co robimy na drzewie? Bożonarodzeniowe imprezy odbywają się zawsze na choinkach. Każdy to wie przecież. To trochę nie tak. Właśnie, że tak. Popatrzcie, mam tradycyjne ozdoby, tak? Karty świąteczne, wywiesiłem skarpety. Jest lejeń. A jeśli jesteście głodni, mam tradycyjne dania. O, miło. O, prawie bym zapomniał o indyku. Indyku, jak się trzymasz? Haha, świetnie. A wiecie, przyszliście w samą porę, bo właśnie szukam gwiazdki na czubek choinki. Kartonik? Nie. Nie. Jak myślicie? To nie gwiazdka. Gwiazdki są ostre i w kształcie gwiazdki. Budzik się włączył. Słuchaj, Charlie, musimy lecieć. Powodzenia w poszukiwaniu gwiazdki. Co? Ale chciałem, żebyście mi pomogli wybrać. Dziękujemy. Nie ma za co. No nie, u Chloe mamy jeszcze mniej czasu. Za długo złaziliśmy z tej choinki. Cześć, misie, witajcie. Zapraszam was. Dziękuję. 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 Tędy, drodzy goście. Poznajcie moją rodzinę. Witajcie. Cześć. Wow, to prawdziwe miśki. O, cześć, misie. Jebo, konturasao. Cześć, chłopcy. Rozgośćcie się u nas. Patrzcie na to wszystko. Razem z mamą gotowałyśmy te potrawy już od wczoraj. Pysznie to wygląda, ale chciałbym zostać u was na kolację. Zostajecie na kolację, siadajcie. Ale mamy jeszcze czas. Dziękujemy wam za gościnność. Ups, wybaczcie. Przepraszam. Sheila Agetsmida. Ale jesteście wielcy. John, cicho. Sama bądź cicho. Zignorujcie go. No dobrze, zaczynajmy. Ach, mniam, ależ pachnie. Lodomir jest w świątecznym niebie. O nie, budzik się włączył. Przepraszam, pani Park, ale musimy się zbierać. Jak to dopiero przyszliście? Przepraszam, Chloe, nie możemy. Mani demogo ja. O, spróbuj tego. Na to mówimy czon. Hej, jaki smak mają foki? O nie, 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 jestem wegetarianinem. Tak. A to ci na pewno posmakuje. I co? Ciężko jest wydobyć smak umami, ale... Okej, to było bardzo pyszne, ale musimy już iść. To weźmiemy to na wynos, damy ci znać, jak nam smakowało. O, robicie! Oj, ja przepraszam. My nie chcieliśmy, to był wypadek. Wiedziałem, że tak się skończy. To wszystko nasza wina. Przepraszam, Chloe. Ja pomogę ci. Nie trzeba. Nie, daj nam pomóc. Co ty? Mówiłam, nie trzeba. Idźcie już. Przecież gdzieś się śpieszycie. To nie problem. A poza tym i tak mieliście już wyjść. Nie martwcie się. Wszystkim się zajmiemy. Przepraszamy. Z całego serca. Rzezą mi da. Do zobaczenia, Chloe. Wesołych świąt, kudłate zwierzaki! John, cicho! Jakoś kiepsko to wyszło. Tak, ale hej, nic się nie martwcie, bywaj tak. A imprezka nam wszystko nam wynagrodzi. Ale odjazd! Dekoracje są nieziemskie. Lodomir jest pod wrażeniem. Impreza łatwopalna. Nie wierzę, że nas tu zaprosili. Wcale nie. Czego wy tu szukacie, miśki? Znowu mnie ośmieszycie, co? Ale zaprosiłeś nas. Co? A niby po co? Daj mi to. Nieważne. Ewidentnie zaproszenie nie było dla was. To zwykła pomyłka. Mój telefon. Ej, ty od zaproszeń. Zwalniam cię. A wy, wynocha. Bo inaczej każę was wyrzucić tak daleko, że będziecie błagać o... Szefie. Co? Cześć, świecie. Właśnie imprezuję z moimi kumplami misiami. Wszystkich ogarnął tu fantastyczny, świąteczny nastrój na mojej imprezie, prawda? Uśmiech do kamer. Tylko nie zapomnijcie o waszym prezencie. O, jak uroczo. A teraz wynocha. Chodźcie, pora rozsiewać świąteczną radość. A my odpuściliśmy przyjęcia przyjaciół. Dla niego. A to im na nas zależało. Trochę się w te święta wygłupiliśmy. Pewnie wszystkie przyjęcia się już skończyły.
Gdyby tak dało się im to jakoś wynagrodzić.